Witam w kolejnym odcinku z Batman Arkham Knight, moi drodzy. Słuchajcie, dzisiaj zajmiemy się troszeczkę pobocznymi zadaniami, ponieważ sporo się tutaj odblokowało. Sporo się odblokowało i w tej chwili mam zaznaczone jedno z tych zadań, które jest bardzo bliziutko. Jest to oczywiście Firefly, czyli świetlik. I to będzie chyba już ostatnia styczność z nim. To będzie już chyba ostatnia styczność z nim, więc postaramy się go tym razem schwytać na dobre i doprowadzić do zakładu karnego. On jest gdzieś tutaj. Ten budynek podpalony. Nie wiem czasem, czy to nie jest właśnie ten budynek. Wow. Uwaga na te alarmy. Tu niedaleko był chyba... jak on się nazywał? Azrael. O właśnie, Azrael. Dobra, mamy. Super. Chcieliście, żebym zmienił skórkę na czerwoną, zmieniłem to ostatnio. Nie wiem dlaczego, ale chyba zmieniłem tam przez przypadek. Jak wam pokazywałem te skórki, dlatego była znowu z powrotem ta sama. Dobra. Ciśniemy. Kto tam we mnie strzela? To nieważne. Bo ponieważ teraz będę musiał i tak gonić świetlika. It's over, Firefly. Never. Gotham burns. Then you burn with it. Jedziemy za tobą. Okej, to już jest ostatni pościg za nim, więc będziemy mieli ten wątek zakończony. Bardzo się cieszę. Dobra. Okej, obyśmy, słuchajcie, jak najszybciej go złapali. Nie jest to takie proste tutaj po tym rejonie, jeszcze tak bardzo nie jeździłem. To jest ta trzecia wyspa. Więc może być problem. Nie wszystkie zakamraki tutaj znam. Nie wiem, gdzie może skręcić. Okej, tu na dół. O, widzicie sami. Zobaczcie, co się stało. Coś się stało, ale to nic. Jeszcze nie wszystko stracone. Jest bardzo szybki, ale podobają mi się te pościgi. Zanim akurat mi się podobają te pościgi. Cholerny no. Ten plecak odrzutowy jest niezły, ale nasz Batmobil jest lepszy. Dobra, mam chyba troszeczkę tutaj czasu, żeby go dogonić. Aby mnie tutaj inni nie namierzali, ponieważ wtedy no na pewno spowolni nas to. Aj, niedobrze. Aj, zaczepiłem, cholera. Czekajcie, w tym momencie jest, mam. W końcu ciebie mam. Tym razem nie ucieknę. No to jeszcze na nim może polecimy, co? A ja. Lock him up. No. On your feet, Lins. You will burn for this. All of you. Been wanting to add this to the collection for a while. Keep kicking ass out there, Batman. W ten oto sposób udało nam się schwytać kolejnego złoczyńcę, moi drodzy. Aż trzy chyba punkty dostaniemy. Sprawdzę, ile mam tego, bo chyba sporo, tak mi się zdaje. 10 punktów aż. Czas ognia. Zdobyłeś trofeum. Strój Batmana. To chciałem tutaj rozwinąć na maksa już. To się przyda. Walka wręcz, ale także, słuchajcie, odporność na pociski. Także. No dobra, 3 punkty jeszcze zostały, niech będą w zapasie. Świetlik, odblokowano prezentację postaci chyba. Dobra. Tak więc tak, mamy już, słuchajcie, 3 zadania na 100%. To jest dwie twarze, świetlik. No i tutaj mam, słuchajcie, wszystkie transportowce znalezione. Azrael, jeszcze tutaj trochę zostało zadań z nim. My chyba pójdziemy do tego zadania. Pingwin 40
procent jest tego zadania. Tutaj mamy człowieka zagadkę, też sporo jeszcze zostało. 500 metrów, czekajcie, gdzie jest bliżej, pingwin czy... Hey Bruce, I've managed to track down one of Penguin's trucks. It's right at the canal on Bleak Island. Thanks, Nightwing. I'll approach on foot and shadow it to the weapons cache. 622 metry, dobra, pójdziemy tam, moi drodzy. Chociaż to drugie zadanie było bliżej, ale... Nie w tą stronę. Okej. Okay. Najpierw będę musiał oczywiście znaleźć... jego kryjówkę, dzięki namierzeniu odpowiedniego samochodu, który właśnie znajduje się tutaj. Podlecimy tam do niego, zaczepię właśnie nadajnik i zobaczymy, gdzie nas doprowadzi. Najpierw może usiądę sobie tu. Powinienem chyba stąd go trafić, tak mi się zdaje. Zakłócacz. Zakłócacz jest. Oznakowany jest. Wow, szybko, szybko, szybko. No cholerne. Dobra, musimy, wiecie co, na chwilkę wezwać Batmobil. I need to follow them without being seen. Using the car while Penguin's thugs will never return to their hideout if they can see the Batmobile. No nie trafię tego chyba. Dobra, mam. Udało się. Cholera, i przez to chyba spłoszyłem, wiecie co, tą ciężarówkę. Zaraz sprawdzimy. On już ucieka. Ja tylko podjadę sobie bliżej i wyskoczę po prostu z Batmobilu, ponieważ nie mogę. Nie mogę za bardzo właśnie korzystać z Batmobila w tej sytuacji, ale na szczęście jest to wszystko fajnie tutaj rozwiązane, więc bardzo szybko możemy wyskoczyć z Batmobila i przenieść się do latania. Cholera, kolejne te. Niedobrze, z tymi dronami może być problem. Wiecie co, tutaj nie jest za bardzo oczyszczony teren przeze mnie. Okej, okay, słuchajcie, chyba za chwilkę będą w dziupli, jak sami powiedzieli. Nieźle, nieźle. Nie jest, moi drodzy, źle. Samochód nie jest daleko, więc okej. Okay. Teraz się wybijemy. Pięknie. Tylko czekać, aż nas doprowadzą do celu. Chyba gdzieś tu niedaleko. Ja może sobie stanę tu i poczekam chwileczkę, zobaczymy, dokąd pojadą. Chyba są, chyba jest ta kryjówka tutaj gdzieś. Zjeżdża tam na dół. I chyba tak, wjechał chyba do jakiejś kryjówki, tak mi się zdaje. Co on tam, walnął w coś czy nie? Tak jakoś dziwnie podskoczył ten samochód, ale chyba to jest tu. Wjedziemy tam, zobaczymy, słuchajcie, czy kogoś nie mogę czasem z tego działka ściągnąć. No dobra, to jest to miejsce. Trzeba się tutaj dostać do środka. Oczywiście na pieszo. Ale przynajmniej ściągnąłem tego snajpera. Bez wysiłku. Co my tu mamy? Co my tu mamy? No jest ich kilku, faktycznie. Dobra, co my tu mamy jeszcze? Szyb wentylacyjny. Można by było zrobić knockout. Dobra, robimy.
jeszcze jednego poproszę. Pięknie. Bardzo szybka akcja. I po zawodach. Świetnie. Co dalej? Oczywiście trzeba, słuchajcie, sprawdzić te wszystkie ścianki. Być może coś fajnego tam znajdziemy. Żel wybuchowy. Aha, tu jest zagadka. Nie, sorki. Jest tu zagadka czy coś? Po prostu chyba stąd mogłem wysadzić tą ścianę i wyeliminować także ich. No można było to zrobić, ale tego nie zrobiłem. Zrobiłem to troszeczkę bardziej chaotycznie. A teraz się zastanawiam. Gdzie tutaj dalej mam iść. Tam są drzwi, przez które wszedłem. Tutaj jest ten pokój. Jakaś chłodnia. Widzę. O, czekajcie, coś było. Wspinaj się. No, trafisz? Tam wejdę chyba na górę, ale to jest niepotrzebne. To jest tu niepotrzebne. Tam jest coś. Kratka wentylacyjna. Zamontowane na ścianie i przyjął. Dobra. Spróbujmy, wiecie co, użyć pazura. I wejść tam. Nie wiem, czy to jest jakieś przejście dalej, czy nie, ale zaraz to sprawdzę. Chyba jednak jest to przejście dalej. No dobra. Kilku, słuchajcie, ściągnąć. Dobrze by było. Wielokrotny knockout. Tamtemu mógłbym wyłączyć broń. Okej, jedną broń wyłączymy, słuchajcie, jedną broń wyłączymy. Kilku ściągniemy na knockoutem. Muszę troszeczkę inaczej tam podejść, bo... Nie trafiłem jeszcze, dobra, jest. Jeszcze raz. Dobra, jest na czerwono, ekstra. Wielokrotny knockout. Jedziemy. Okej, Nightwing jest oczywiście, więc to będzie uproszczone. Pięknie. Teraz wykończenie podwójne. I przełączamy się na Batka. Pięknie. Chciałem go jakoś tak, wiecie co, wykończyć. Wiedziałem, że to jest ostatni. Musiałem oczywiście rzucić kulkę dymną. Nie wiem po co, ale jest. Admit it, Bruce. You're having fun. I won't be satisfied until I bring Penguin to justice. You always were great at killing a party. No dobra, żelik. Raz. I kolejny skład amunicji. Skład amunicji będzie rozwalony, moi drodzy. Teraz to zamknąć. No, Pingwin się chyba troszeczkę wkurzy. Już teraz to naprawdę, chyba już trzeci będzie taki magazyn, który zostanie zniszczony. Zamknąłeś. I need to shut the vault door first. I shouldn't detonate until I'm further away.
Zostały jeszcze dwa takie magazyny. Keep looking. Let me know as soon as you find anything. Broń. No dobra, czyli mamy kolejny magazynek zamknięty, zniszczony. Przepraszam, zniszczony. Nie wiem, czy tu jest jakieś wyjście inne, ale tutaj jest bliziutko, więc spokojnie. No i okej, jestem na zewnątrz. Sprawdźmy kolejną misję. Co by tu można było zrobić? Pingwin na razie nie ma nic. Miny to sobie zrobię sam, spokojnie. Wieżyczki także sam zrobię. Mamy strażaka. No mamy jeszcze gdzieś strażaka, ale 1600 metrów, trochę daleko. Możemy także Luciuszowi pomóc. 200, a nie, 2000 metrów, to jest za daleko. Ale mamy także, słuchajcie, aha, to nie. To jest kontrola nad drogami, czyli po prostu punkty trzeba poprzejmować. Też to będę robił, wiecie co, poza nagraniem. Tych strażaków spróbujmy uratować. Ej, czekajcie, tu jest przy okazji... Dobra, zrobimy to. Nie wiedziałem, że jest mina tutaj tak blisko, więc zrobię to. Jak już jestem tu przy tej minie, to czemu mam tego nie zrobić? Okej. Jedziemy z nimi. Pięknie, rozwalony. Kolejny poszedł. Lecą rakiety. Uwaga. Przejmiemy, słuchajcie, kontrolę nad kilkoma dronami, żebyśmy mieli troszeczkę lepiej i łatwiej. Aj, to bolało. Koleżko. Ty mnie tutaj najbardziej denerwujesz. Te samonaprowadzające są bardzo niebezpieczne. Jak najszybciej to wyeliminować, albo przynajmniej, żeby po naszej stronie to było. To by było fajne. Dobra, super. Kolejny poszedł. Sięgnę, czy nie? Chyba sięgnę. Tak, jest mój. Ten rozwalony. Niech celują z daleka. Ten jeszcze tutaj widzę, który przejąłem wcześniej, także nam pomaga cały czas. Przejąć jak najwięcej. Jest kolejny nasz. Ten by się też przydało, słuchajcie, przejąć, ale niestety już go rozwaliłem. Więc nic, nie poradzę na to. Jesteś mój. Okej, super. Okej. Chyba za daleko troszeczkę był. Ten duży się nam przyda. Cholera, już się nie przyda. Moje drony go rozwaliły. Teraz moje. Dobra, dawać coś tutaj jeszcze. Wow, powoli. Okej. Ten jest dobry. Potrójne strzały ma. No to może się przydać naprawdę. Może nam to pomóc. Super. Tylko muszę uważać, bo on też może nas trafić, słuchajcie, przez przypadek. Jeśli wjedziemy mu oczywiście na linię ognia. Aj, oberwałem. Dobra, ten jest mój. Ten latający, kurczę, jest niebezpieczny. Tamten już, cholera, chyba nas nie słucha.
Albo to jest inny po prostu, tamten został rozwalony. Nie wiem, nie jestem pewien. Dobra, dawaj. Dobra. Aj. Mało życia, bardzo mało. A ich coraz więcej. Czy to wszystkie? Nie, jeszcze jedzie. Okej, udało się. To było niezłe. No muszę przyznać, że coraz trudniejsze są, słuchajcie, te pojedynki tutaj z takimi armiami. Będę musiał, słuchajcie, 3 minuty się pokręcić, ale to nie będę tutaj robił. Driftem po prostu, ponieważ jest trofeum, które po 3 minutach kręcenia się zostanie zdobyte. Ale okej. Co możemy zrobić? Co możemy zrobić? No ten strażak nieszczęsny. Jedziemy do tego strażaka. Zrobimy sobie jeszcze tą misję. Dobra, namierzyli mnie, cholera. Tu przydałoby się, wiecie co, oczyścić trochę ten teren. Inne wyspy są dosyć bardziej bezpieczne. Tutaj natomiast pełno tych dronów latających jest i co chwilkę mnie namierzają i strzelają do nas. Wow. Atak na Batmobil. Tego się nie spodziewałem za bardzo. The Batmobile's under attack. I need to get back there. No nie był atakowany, po prostu się przewrócił. A nie, dobra, jest atakowany. A widzicie. Ciekaw jestem, czy jakby się rozwalił, co by się stało. Ale nie będziemy tego sprawdzać. Cholera, co tu jeszcze jest? Co nas namierza co chwilkę? Tam jest coś latającego, cholera. A nie, tu jest czołg. No już nie ma. Już nie ma, teraz tak. 240 metrów. To gdzieś tutaj? Serio? Gdzieś na tym dźwigu? No niby tak. Niby gdzieś tu. Chociaż chyba tam jest, wiecie co? Chyba tam. Jest kilku zbirów. Może wejdę trochę wyżej i zobaczę jeszcze w koło ten teren cały. Nie, no chyba tam. Podlecę tam i zobaczę po prostu z tego miejsca. Ponieważ oczywiście tu, gdzie nam wskazuje, to jest tylko ogólnie tak... Tak, tutaj gdzieś jest. Okej. Mam. Tak jak mówiłem, słuchajcie, to jest ogólnie tylko pokazany teren, w którym znajduje się ten strażak. Więc musimy sami to znaleźć. Go znaleźć. Te kratki by mogły się przydać, tylko że są za blisko, żebym tam wszedł. Tym bym mógł się zająć. Chciałbym to zrobić, wiecie co, po cichu. Dobra, mam ciebie. Jeden z głowy. Kurczę, wszyscy są tam z bronią, więc to może być problematyczne.
Ale możemy spróbować, mogę spróbować czegoś innego, wiecie co? Nie wiem, czy mnie nie zauważą. Jakbym się wbił do tego pomieszczenia. O! Spróbujemy. Spróbujemy tutaj na dół wejść. Chyba jeden jest w środku. Tak, jest w środku. Oby się tylko nie obrócił. A zaraz go załatwię. Idzie tutaj. Cichy knockout. Okej, i ta oto kratka może mi bardzo pomóc. Ponieważ tutaj, zobaczcie, jest ich trzech. Akurat trzech mogę wyeliminować. No i super, to wszystko. Jeden jeszcze tutaj biegnie, ale to już tylko formalność, nie? Chciałem zrobić to jeszcze, wiecie co, schwytać go takim cichym knockoutem, ale nie udało się. Dobra. Need to know. Have you found anyone else? Some of your crew are back at GCPD. They're safe. You don't know how good it is to hear that. Even before tonight, these past weeks have been hell. Layoffs, fires springing up everywhere. Everywhere? Yeah. We had more in one week than we see in 2 months. The chief stepped up, though. We all saw him fighting for jobs, trying to keep us together. These guys, Batman, they're all I've got. I'm going to find them, I promise. Wait here. An officer is coming for you. Kolejny strażak uratowany. Zobaczcie, ile ich jeszcze tu jest. Cholera, to jest chyba najdłuższe zadanie, tak mi się zdaje. Najwięcej tych strażaków jeszcze mamy do znalezienia. No dobra, to bym chciał wykonać, ale to zrobimy już w następnym odcinku. Jeśli wam się ten podobał, zostawcie łapkę i zapraszam was na kolejny. Trzymajcie się, cześć.